Miniony weekend doszło do próby zamachu na kandydata na prezydenta i byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Straszne wydarzenie, przerażające. To już kolejny taki przypadek, dodajmy, że przecież całkiem niedawno mieliśmy do czynienia z zamachem na życie premiera Słowacji Roberta Ficy. Dlaczego tak się dzieje? Ja jestem zawsze bardzo ostrożna w ocenie takich sytuacji. Mam wrażenie, że ci zamachowcy działają wedle reguł czy też impulsów zupełnie nam nieznanych. Niemniej wydaje się, że bardzo ważne jest, jaki jest język debaty publicznej, w jaki sposób dyskutujemy i w jaki sposób opisujemy polityków. Telewizja Republika, która przecież jest telewizją po prostu Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście zajęła się i szeroko komentowała sprawę próby zamachu na Donalda Trumpa, zarzucając jednocześnie wszystkim dookoła, że używają agresywnego języka. Natomiast postanowiła przy tej okazji powiązać Donalda Tuska z zamachem na Donalda Trumpa, pokazując stare zdjęcie sprzed kilku lat, kiedy Tusk w ramach żartu trzyma dwa palce na plecach Donalda Trumpa. I komentarz Telewizji Republika jest oczywiście taki, że proszę bardzo, tak właśnie, tego właśnie Trumpowi życzył Tusk. Co więcej, Republika robi jeszcze jedną dziwną rzecz, a mianowicie na pasku daje, przy tym zdjęciu Tuska z Trumpem, daje taką informację: napastnik zidentyfikowany. Przestrzegam Was, panowie i panie z Telewizji Republika, przed robieniem tego typu rzeczy. Może nam się żart Tuska nie podobać, ten sprzed wielu lat, natomiast zestawienie tego typu rzeczy jest skandaliczne i prosicie się o nieszczęście. Pamiętajcie, że zginął Paweł Adamowicz, pamiętajcie, że zginął też działacz Prawa i Sprawiedliwości i pytanie, czy naprawdę nie powinniśmy być wstrzemięźliwi, jeśli chodzi o język, którego używamy. Ja teraz Państwu zacytuję, co napisał pracownik portalu Braci Karnowskich na temat Donalda Tuska. Chodziło o wizytę Olafa Scholza, kanclerza Niemiec w Warszawie. Otóż Jakub Maciejewski pisze tak. We wtorek Scholz wyciera sobie buty sierścią swojego kundla, a dzień później pies odreagowuje kąsaniem KRS, by pokazać, że nie jest zwykłym wycieruchem. Ale jednak jest. Powiem Wam, drodzy symetryści, że tak, zdarza się, że na demonstracjach zwolenników obecnej koalicji rządzącej zdarzają się ostre słowa, czy zdarzają się transparenty, których ja absolutnie nie akceptuję i zawsze to mówiłam. Ale niestety tutaj ten symetryzm nie jest wskazany, ponieważ media pisowskie używają języka i powtórzę to jeszcze raz, to nie są demonstranci, to są media Prawa i Sprawiedliwości, które Jarosław Kaczyński popiera całym sercem. I teraz poczytajmy, jakie są paski w Telewizji Republika. Tusk chciał zabijać nienarodzone dzieci, Sejm przeciw. Sejm nie zgodził się na plan Tuska mordowania nienarodzonych. Reżim Tuska zamyka posłów opozycji do więzień. Reżim Tuska torturuje więźniów politycznych. Tusk na polecenie Niemiec zwija państwo polskie. Tusk z Bodnarem jak Niemcy torturują księży. Czy to jest język debaty publicznej? Czy naprawdę chcecie doprowadzić do nieszczęścia? Kontynuujecie złą, straszną tradycję telewizji Jacka Kurskiego. Ja przypomnę, że to w tej telewizji wizerunek Tuska był pokazywany w takiej rozmazanej obwódce z krzyżykiem na piersiach i przypominał celownik jakiejś broni. To jest bardzo niebezpieczne działanie podprogowe i dzisiaj Telewizja Republika tę politykę cały czas kontynuuje. Gdy demonstranci krzyczą Gestapo pod adresem Tuska, Jarosław Kaczyński mówi, że ostre słowa są potrzebne.
Zatrzymajcie się. Zatrzymajcie się naprawdę, bo przekraczacie dopuszczalne granice. Media, które były krytyczne wobec Jarosława Kaczyńskiego czy Prawa i Sprawiedliwości, takiej retoryki, że Jarosław Kaczyński kogoś zamordował albo planuje kogoś zamordować, nigdy nie stosowały. Dziś robicie to wy. Prosicie się o nieszczęście. Mało wam świństw, które już miały miejsce, naprawdę. Dlatego jeszcze raz apeluję, bo w tym celuje w szczególności Michał Rachoń, który jest współodpowiedzialny za ujawnienie danych dziecka, ofiary pedofila, tylko po to, żeby pognębić nielubianą przez siebie partię. Zastanówcie się nad tym, co robicie, bo naprawdę może dojść do nieszczęścia.